Siemano, witajcie. Dzisiaj smutny odcinek, bardzo widzowie. Nie było filmów przez dwa dni ponad i pewnie się zastanawiacie dlaczego. I pewnie się też zastanawiacie dlaczego nie ma kamerki w tym filmie. Słuchajcie, dopadło mnie chorubsko, jestem chory fest i to tak naprawdę chory. Zazwyczaj jak byłem chory, to byłem jeszcze w stanie nagrywać filmy, co nie? Ale teraz te ostatnie dwa dni były naprawdę dla mnie ciężkie. Teraz już sobie postanowiłem, że już dłużej nie mogę nie nagrywać, więc dzisiaj nagramy filmik, w którym zabierze mnie Nubek do szpitala, mam nadzieję, bo pójdziemy właśnie do Nuba. Sorry, jak nie będę miał za dużo energii, bo no wiecie, jest masakra. Ja od razu po nagraniu tego odcinka idę spać, mimo że jest 14, o 10 się obudziłem. No i będę od razu szedł spać, bo nie wytrzymuję, nie? Jestem fest zmęczony, fest. Och, aż gadanie mnie męczy po prostu, nie? Dobra, idziemy szybciutko do Nubka. Ale no macie odpowiedź, dlaczego nie było filmów. Przepraszam was za to dwa dni. Bez żadnej informacji, chociaż na Instagramie dałem informację. O! Nub! O Jan, to ty? Siemanko, to ja. O Jan, co? Czemu cię nie było tak długo? No nie było mnie tak długo, Nubek, bo potrzebuję pomocy, jestem chory. Wiem, słyszałem, że jesteś chory. Jak cię nie ma dwa dni, to znaczy, że jesteś chory. No i to bardzo chory muszę być, jak mnie nie ma tyle czasu. Bo normalnie to bym dał radę nagrać, ale teraz nie daję rady. Kręci mi się w głowie i w ogóle jest niefajnie. Dobra, czekaj, chodź ze mną, coś ci pokażę, chodź. Dobra. Bo jak jest się chorym, to trzeba cię jakoś rozpogodzić. No przydałoby się, chociaż nie mam siły nawet się śmiać. To jest w tej skrzynce. Co jest w tej skrzynce? Wydaje mi się, że może tam być kabanos. No zobacz sobie, no tam nic nie ma jeszcze, ale zobacz sobie. No nie co ma. Jest tutaj na środku, co to jest? Na środku błona fantoma. Dobra, wyłącz skrzynkę i zobaczymy. Wyłącz powiedz skrzynkę. Powiedz czale wale hoku pokus. Ha, hale male hokus pokus. Teraz. Dobra, patrzę. Trzy diamenty. Ja. Proszę, naprawdę? Ja... Nubek, skąd ty masz takie diamenty? Ale poczekaj, a powiedz teraz starym... Poczekaj. Powiedz teraz czary mary hokus pokus. Czary mary hokus pokus. O, co sobie. TNT? I zbrojka diamentowa? To jest dla ciebie, bo jesteś chory. Ubierz się w to. Mówisz, wylazy, że to mnie wyleczy? Myślisz? Wylazy, no patrz jak wyglądasz jak koksela. Tak, choroba cię teraz nie strzela. Dobra, przyznam się, no poczułem troszeczkę zastrzyk małej energii. Zastrzyk małej energii. Ja wiem, że ty nie chcesz iść do szpitala, bo ty się boisz szpitala. Ale mówię ci, mam plan. Ale mam plan. Uuu, skąd ty masz takie... Kogo okradłeś, Nub? Widzisz? No, nieważne. Słuchaj, ja nie chcę do ciebie źle. Pewnie ja mnie. Powiedz mi tylko, co ci dolega. Ty mi mówiłeś, że ci w głowie się kręci. No, kręci, głowa mnie boli, no. Oczy mnie bolą, bo jak wykręcam oczami gdzieś na lewo i prawo, to mnie boli. Boli mnie, bo mnie boli, nie? Może masz za mało dirta. Nie no, to głupie trochę, ale... Za mało dirta. No i kaszel, katar i gardeo boli. Nie widzę innego wyjścia, jak tylko iść do szpitala. Ale... Ogólnie, specjalnie dla ciebie, wczoraj przechodziłem kurs doktorstwa. Naprawdę. I co cię tam nauczyli? Nauczyli mnie, jak być doktorem. Jak leczyć ludzi. Takich właśnie rzeczy. Co? Takich właśnie rzeczy. A wiesz, z tego to wynika? Z czego? Że chodzisz bez czapki, bez teraz ubioru, gołe usy. Chodzisz. Goły. Mówisz tak. Jak mama. Nie. A ty jesteś małym dzieckiem. Zapraszam. Tylko proszę się nie zbliżać tak blisko, bo jak pan tutaj jest, pan. Nubek, podejdź na chwilę. Nie, ja jestem doktorem. Wszystko mam w sobie. Tak jest. Ja jestem odporny na wszystko. Połóż się, las. Dobra, widać, że tutaj leżysz, tak? Ale wygodnie, no. No, nie widzę innego wyjścia, jak tylko dać ci wokół twoje spa zrobić. O ja, złapałem obraz. Dobrze, a mi się spać chce. I tutaj ja pójdę na do skrzynki. Wezmę sobie, a nie ma. Tak, tutaj jest moja gdzieś. No tak, czekaj. Ja tutaj wezmę sobie jedną tylko poteczkę. Gdzie jesteś? O, Janito, idę, ty chory bachorze.
Bojan! Ze szpitala poszedłeś! Wracaj! Wracaj tu! Nie ej, dobra, będziesz mnie trzymał w szpitalu! Patrz, co mam dzieci! Ukryłeś się pewnie gdzieś za do... Bojan! Nie! Lud słyszeć na, tutaj na 100 kilometrów! Chodź! Nie Padaj. Możesz tak wychodzić bez czapki! Bojan! Ja idę na cmentarz, tam jest moje nie miejsce! Nie na cmentarz! Poczekaj, nie, jeszcze nie umiera! Spokojnie! Tam jest mam moje miejsce! Mam miksturkę, która da ci energii dużo! Jaka zobacz, miksturka? Wypij sobie ją! Wypij sobie ją! Co to za miksturka? Patrz, weź skocz sobie teraz! Teraz? Widzisz, nie masz energii, jesteś taki wypompowany. A wypij sobie ją. Nauczyli mnie tego, wypij sobie. Let's go! Let's go! Wody. Co ty coś zrobił? Wody. Nie to wypiłeś. Wody. Bojan. Wody mi daj. Kurczę, nie taka woda, bo ta jest nieprzeterminowana, nie, przegrzana, przepraszam. Ona jest słona, ble! Co ty mi no dajesz, noob? Ale, ojeju, Bojan, wracaj do tego szpitala, bo jak mnie zaraz coś trafi, to... Patrz, o, ja wiem gdzie, no to ja już wiem, w czym tkwi problem, ja wiem, już wiem. Czym? Te kojazdy, chodź, chodź, właśnie była taka lekcja jedna. Chodź, bo nie, mnie lepiej boli, przejdź sobie nie? tędy, przejdź sobie tędy, podilcie, tak. To ci będzie nie wiem, po lepiej, tych kwiatkach, ha? Bo jak się nawciągam tych kwiatków, o, to... O, mamy kolejnego klienta, zapraszamy. Chodźcie, nie, Nubek, zaraz zginiesz. A! O, nie, dobra. Spokojnie, dobra. Jest git. Słuchaj, proszę. Co? Proszę wziąć sobie dita. O nie. Ten dit jest najlepszy. I proszę mi powiedzieć, co pan robił przez te dwa dni. Przez te dwa dni leżałem i spałem. Leżałeś i spałeś, tak? Tak. O! Co? A! Ratunku! A, zapraszamy ratunku, nie, nie! Nie, to są moi klienci, oni są chorzy, Bojan! Oni by cię zabili, obroniłem ci życie. Nie tylko ty potrzebujesz pomocy na tym świecie. Ja. Dobra, Bojan, masz, może ci będzie lepiej, proszę. Weź, jeszcze. Przecież to są pewnie moje diaksy. No nie, nie. Moje to są. Na o, 100%. Jak nie chcę, to dawaj. Niech zgadnę, z mojego domku zabrałeś. Nie. Specjalnie dla ciebie kopałem, bo ci nie było dwa dni. Ty kopałeś, no nie wiesz jak kopać diamenty. Piekielo. Dobra, idę spać, wiesz, bo... Bo jesteś słabym lekarzem. Też pisze. Noob. Ale ty mnie zalazasz, czekaj. Może mi się też coś leżeć, ale dobra. Powiedz mi, Bojan. To idź spać. Tu jest się trochę lepiej? Dobra, może ci prześpimy się, to może ci będzie lepiej. No to. Właśnie, może jak się prześpimy, będzie lepiej, słać. I co? Powiem ci, to była ciężka noc. Ogólnie to mam ciężkie noce. I co? Nie jest kolorowo, nuba. Nie jest kurczę, kolorowo. Kurczę, Felek, Bojan, ty musisz wyzdrowieć. Wiesz co, noob? Musisz chodź, mi ja dać cię sok. Do domu. Chodź, sok chodź. Z gumy jagód potrzebuję. Tak, ci załatwię, ale musisz iść do domku, a ja potem będę go zdobywał chyba, wiesz? Ale to jak go będziesz zdobywał? Ja chcę go już. Sok z gumy jagód. No dobra, może gdzieś zostawiłem jak ten. Odsuń się ze skielecie! Dulny ty, mały! Będziesz Bojana mi tu zaczepiał! Ty, skielecie! O kurczę! Przepraszam, ja celowałem do... Bojan, naprawdę. Bolało mnie to po pierwsze. Ja drugie. To nie było śmieszne. O, widzę, że ci się humor rozweselił. Chyba wyzdrowiałeś, co? No właśnie. No ja przez to, że ja nie celowałem w ciebie. Bojan. Co? No właśnie, wracaj do domu. Gdzie ty masz swoje łóżko? Ty może masz jakiś przeciąg? W ogóle? Może. Nie wiem. Czekaj, zobacz, chodź. Mam wszędzie. Mi się wydaje, że to przez ten walony dirt. Głupku jeden mały, no, żeś mi to zmienił wszystko tak, na dirt, też myślałem, wilgoć też myślałem, go ciągnie. Dirt, bo właśnie dirt ten, nie ten, zimno przechodzi przez dirt, ale chyba zobacz, nie. Dziura w ścianie. O nie, o akurat. A teraz dobra. Ciemno. No nie, nie jest ciemno, chodź na górę. Drzwi są o. Otwarte. Ty. Smoknij się w główkę. Chodź, się przespać lepiej. Wezmiemy ci to łóżko, damy cię głębiej, żeby ci było cieplej. Ojej, tutaj tu. Zimno jest. Tu jest ogrzewany pokój. Tu o, jest tutaj ogrzewany. Jest lepiej, no. Ogrzewany pokój. Bojan,
tu masz twoje ten dywanik was, o taki. Dziękuję, dziękuję. Sorry, nie mogę już po prostu wytrzymać, muszę iść spać. Idź sobie tutaj przespi, patrz, tu masz taką dla ciebie specjalnie takie miejsce do spanka. Ale super, trzeba się zginąć, żeby tam wchodzić, uwaga. Dobra. No bo to jest takie specjalne. Przejdź sobie tam. Bo nie co? Bój się. Grozisz mi? Nie, bo dam ci tutaj jeszcze obok diaksy. No bek, dobra, że idę sprawdzić, czy to ty mi te diaksy zabrałeś. Nie, to nie ja. To nie ty, nie ty. Gdzie? Skąd mi te diaksy zabrałeś? Tłumacz. Nie zabrałem. Tłumacz. A bo nie, nie bo ty mi zabrałeś z mojego domku poprzedniego, a teraz twojego. Nie. Dobra, pojadę. Gadać jest głupoty. Mam majaki. Mam zwidy. Widzę noba, widzę jakiegoś noba. Widzę debila. Zostań widzę tam, debila. Zostań tam lepiej. Widzę debila. Au. Dobra, zostań tam lepiej sobie, weź już nie ten, nie? Bo czemu się ciągle chce ziewać, omegy, gościu? Powiedz mi. Zostań tutaj, mówię ci, idź się przespi, wtedy ci będzie lepiej i nie odwalaj maniany. Ty nie odwalaj makambany. No pewnie też mi zabrałeś. I co, nie. Pijesz moją wodę? Moją wodę pijesz. Ej, wypiłeś z mojej butelki. Będziesz chory teraz. No, oby nie. Oby nie, daj wodę, że nie, butelki. Bo nie chcę być chory, serio. Będziesz, bo wypiłeś z mojej butelki. Nie chcę. Musisz powąchać gówniaczka, jeżeli chcesz być zdrowy. No wąchaj gówniaczka. Zieloni mąż z gówniaczkiem, leć gówniacyk. Ale ty jesteś nieodpowiedzialny. Zlejdź z mojego gówniaczka. Dobra, ty lepiej wejdź i do środka, bo chory jesteś przecież. A nie, będziesz znowu nie nagrywał. Tydzień będziesz nie nagrywał. Dobra, mamo. Idź się przespi. Cicho, mama. No, potem nie będzie odcinków, a trzeba będę oglądać. Co to za kupsko mi tu zbudowaliście? No to już dawno przecież, no. Dobra, idź lepiej, bo ty się tak zachowujesz, jakbyś nie wiem co. To jest piękny bałwan. Dobra, noob. Idę spać, bo już nie wiem, który raz. Widzowie policzą, ile razy ziewałem w tym odcinku. I muszę w ogóle nohal wysmarkać. Tylko napiszę tabliczkę, no. Napisz, żeby się nie zbliżać, bo się zarażą. No. Chory wojan nie wchodzić. Oh my god. Ty przyszedłeś jakiś kurs pisania? Napisałeś bez błędu, lol. Wiesz czemu? Dlaczemu? Bo wcale mnie tego ucylić z kole, jak być lekarzem. Wypadł do domu. No dobra, to nar. Ja tylko zobaczę, czy pójdziesz naprawdę. Idę. Ty, co chciałeś robić? Idę. Spadaj. No, dobra. O, dobra, tak się zrobiło ciemno, że tutaj aż będzie mi się chciało spać, nawet mimo, że jest dzień w Minecrafcie. Drodzy widzowie, ja będę szedł teraz spać w realnym życiu, ładować moją energię, ładować manę, a wy mam nadzieję, że przeżyjecie z takim osłabionym Toitem przez jeszcze pewnie krótki, mam nadzieję, czas. Mam nadzieję, że przeżyjecie też z takim ze mną. A jakby się nie pojawił film, to wiedzcie, że jest jeszcze gorzej. Ale mam nadzieję, że pojawi się. Subskrybujcie channel Manel i papa do kolejnego. Elu!